Przyznaję, że żona mi koszulę prasuje, prasuje sobie sam garnitur, natomiast koszulę żona, za co jestem bardzo wdzięczny. Basiu, pozdrawiam Cię i dziękuję. Dla jasności, ja uczyłem kolegę. Proszę Panią, nie wiem jak to, jaki to jest sposób wiązania, jak to się nazywa, ale wiązać umiem, tak? No może i tak. Tak, ile pojawi się to w mediach i będziesz miał pytanie od żony, dlaczego się rozbierałeś na imprezie. Jest dużo mniej skomplikowane ten. Mniej? Będzie Mirek się... Dużo mniej, dużo mniej. Ale on na jedną okrętkę tylko robi. O, i to jest taki będę. Bardzo proszę. Tak zwana Lidzka wiejska. Ale Lewica zawsze była blisko wsi, więc no myślę, że, to, że przejdzie. Po dzisiejszej nagrodzie dla pana Rychlika będą w Barbórce krzesła progi. O, zastanawiałem się nad tym. Myślę, że pewnie bym się dogadał, jeżeli by był to upust odpowiedni, to możemy wymienić. Wrzucisz nam Z2 do redakcji na dół? Jeżeli byśmy wymieniali, to byśmy wymieniali wszystkie krzesła. Dostała pani dzisiaj masakrycznie wielką pakę słodyczy, pani nie wszystkie zdjęcie. Nie oddam dzieciom, albo podzielę się z uczniami. Bardzo zawiozę do szkoły. Bardzo, bardzo mi było miło. Poczułam się jak dziecko. Takie szybkie głosowanie, co było najsmaczniejsze dzisiaj? Ruskie pierogi. Kiełbasa swojska. Pewnie. Pewnie. Jeszcze polecam dobre pierogi regionalne w Olsztynie w restauracji ratuszowej na Starym Rynku. Nazywają się dzyndzałki. Nie będę odpowiadał na pytanie, czy to jest lepsze niż gotuje moja żona, bo jeszcze może to obejrzeć, więc odpowiem dyplomatycznie. Tak samo dobre jak jedzenie przygotowane przez moją małżonkę. Już wiadomo, kto będzie dmuchał świeczki? Jeszcze nie wiadomo. Uważa pani dzisiaj na kalorie, czy nie bardzo? Ja zawsze uważam na kalorie, nie tylko dzisiaj. Długo pani szukała kreacji? Kreacja, można powiedzieć, może mnie szuka. Po prostu chodzę do sklepu i tylko tą widzę. Dlaczego pani płacze? Z radości właściwie, że idziemy po słodkie, po węglowodany. Rozumiem, że dzisiaj kalorii nie liczymy. Absolutnie nie. Znam pan jakiś żart o krzesłach? Ojej, nie. A jeżeli znam, to bardzo brzydki, się nie nadaje do opowiadania. A słyszał pan, że nam Tomek Broń jak się przyznał, że chciałby krzesła z profi tutaj. Co pan na to? No, chętnie pomożemy. Stawiam, że może go drogo kosztować. Będzie rabat? Oczywiście, bardzo duży. Wszyscy przedsiębiorcy w Turku i okolicach mają specjalne ceny na krzesła profi. No dobra, przychodzi baba do lekarza, miała zezar. Jak mówi do tego lekarza, ten lekarz też miał zezar w sumie i lekarz mówi tak, proszę wchodzić pojedynczo, a baba na to, ja nie do was idę, do tego drugiego doktora. A proszę mi powiedzieć, dlaczego pani wszystkich pyta o liczenie kalorii, a sama jeszcze nie usiadła i nie konsumowała tam? Ja już jadłam torcika, jeszcze nie jadłam, natomiast jadłam mnóstwo innych pysznych rzeczy. Wszystko było naprawdę przepyszne, spróbowałam niemal wszystkiego. Bardzo się cieszę, dziękuję ślicznie. Dziękuję. Torcik już jedzony? Dobry. Tak, tak, nawet byłem jednym z pierwszych, który go spróbował, bardzo pyszny, polecam. Przegapiłam, kto dmuchał świeczki? Nie było dziś, a może i były świeczki, ale nie widziałem, też przegapiłem, o, tak powiem, bo tak było.